mówiąc krótko i zwięźle, o książkach. Szczęść Boże wszystkim na moim kanale, tym, którzy oglądają może po raz pierwszy i tym, którzy są stałymi widzami tego, co tutaj prezentuję. I dzisiaj kolejny odcinek z cyklu, w którym otwieram przesyłki z książkami. Dzisiaj przesyłka z wydawnictwa Prohibita i wydaje mi się, że będzie troszeczkę problemu z otwarciem tej przesyłki, bo jest dosyć mocno poklejona, zabezpieczona, żeby książka się nie zniszczyła. Wydawnictwo Prohibita jest wydawnictwem zasłużonym, jeśli chodzi o przypominanie autorów, którzy przez długi, długi czas nie byli wznawiani, a to z powodów niewątpliwie cenzuralnych. Z tego powodu są to czasami autorzy nieznani, choć autorzy też zasłużeni. I tutaj także należy zwrócić uwagę na to, że wydawnictwo to również publikuje autorów współczesnych, takich jak na przykład reklamowany przeze mnie Piotr Witt. Akurat nie mam tutaj pod ręką żadnej jego książki, ale na kanale prywatnym, a także w programie BookTube reklamowałem jego książki. Reklamowałem przede wszystkim jego książkę Komu Polska Przeszkadza, a także polecałem najnowszą książkę z cyklu Kroniki Paryskie. I jest to notabene autor, którego warto wziąć pod uwagę, jeśli chodzi o lektury wakacyjne, bo jest to lektura, którą mógłbym określić mianem lektury przyjemnej i pożytecznej. Przyjemnej, bo autor pisze z humorem często, ale też pożytecznej, bo z głęboką wiedzą na temat kultury, historii i różnych spraw, które są prezentowane często w mediach głównego nurtu lub w publikacjach, które są w tym głównym nurcie, tak to nazwijmy umownie, prezentowania tych spraw w odmiennym świetle. Ok, udało mi się otworzyć tę przesyłkę i proszę Państwa, jest to książka Jadwigi Czechowicz, Kresy i bezkresy. Wydawnictwo Prohibita. Książka ładnie wydana. Książka w grubej oprawie. I może parę słów z okładki. Na tle perypetii życiowych Józefa Olisiewicza 1870-1936 ukazana jest panorama życia Polaków od czasów popowstaniowych aż po lata 30. XX wieku. Z takimi zjawiskami z owego czasu jak emigracja Polaków za ocean, walka o katolickość, odzyskanie niepodległości, wreszcie pobożność, zwyczaje i codzienne życie. Dodatkowo książka dokładnie oddaje topografię Wileńszczyzny przełomu XIX i XX wieku. Pisząc o życiu prostych ludzi, autorka opisała wytrwałą i nieugiętą walkę narodu polskiego o wolność i niepodległość. Cała książka i losy jej bohatera przenika duch, który można podsumować słowami będącymi wyznaniem wiary naszych ówczesnych rodaków: Bóg, honor, ojczyzna. Słowami, które bywają wyśmiewane we współczesnej Polsce, są różne prześmiewcze parodie tego hasła, zdarzają się na tych różnych jakichś takich dziwnych marszach. I
Dalej czytamy jeszcze tutaj, że wracajmy choćby przez lekturę tej powieści do Polski zawsze wiernej Bogu i Ewangelii, która tam na porośniętych lasem zakolach wili głęboko ukryta, a jednak żywa właśnie dzięki takim, jak powieściowy Józef Olsiewicz, przecież na nas czeka. Kresy i bezkresy, powieść z Wileńszczyzny, więc myślę, że warto wziąć tę książkę pod uwagę, planując lektury na lato. Książka wydana jeszcze w roku 2016, bardzo ładnie wydana moim zdaniem. Może jeszcze tutaj pokażę z tyłu okładkę. I myślę, że w dzisiejszych czasach warto po takie publikacje sięgać, warto też o kresach czytać, bo trudno zrozumieć Polskę bez kresów. Trudno zrozumieć Polskę, polską mentalność, polską kulturę bez tej ziemi, która została nam tak naprawdę odebrana. I dzisiaj też między innymi gdzieś tam zwróciłem uwagę na to, oglądając archiwalne zdjęcia Lwowa z kolei, a więc inne tereny niż tutaj z tego, co z opisu widzimy opisywane. Stwierdziłem, że no, odebrano nam Lwów, a dano nam Wrocław, miasto zrujnowane, które trzeba było odbudowywać i to odbudowywano je w nie bardzo szczęśliwy sposób. Co widać w centrum, jeśli ktoś twierdzi, że Wrocław jest pięknym miastem, to polecam przejść się po centrum miasta i zobaczyć te perelowskie bloki powstawiane wśród zabytkowych też kamienic. Centrum Wrocławia naprawdę nie jest piękne, niestety jest widać to, do czego doprowadziła zarówno wojna, jak i zniszczenia architektoniczne dokonane przez PRL i przez komunistycznych władców wówczas. Ci ludzie powinni za to odpowiedzieć, a nie na przykład zasiadać w Parlamencie Europejskim. Ale to już jest osobna sprawa. Więc czytajmy o kresach i kresy i bezkresy Jadwigi Czechowicz. Zapewne dobra lektura na lato i mam nadzieję, że będę mógł jeszcze o tej książce coś Państwu, jak w przypadku innych publikacji, które tu prezentuję, powiedzieć. A sygnalizuję, że jest, że warto po nią sięgnąć. Jak zawsze proszę o polubienie tego odcinka pod spodem, oczywiście jeśli przypadł Państwu do gustu. Jeśli generalnie podoba się Państwu to, co robię, proszę o subskrypcję, a także o udostępnianie linków na innych portalach społecznościowych. W ten sposób umożliwią Państwo rozwój tego kanału i docieranie do większego grona widzów, a być może w przyszłości także polepszenia, ulepszenia techniczne. Jednocześnie przypominam, że jeśli ktoś chce śledzić generalnie to, co robię, także książki, jakie tłumaczę, to więcej informacji można znaleźć zarówno na mojej stronie autorskiej, do której link również podaję pod spodem, na Instagramie, a także na Twitterze. I mój drugi program o książkach, program BookTube, można oglądać na kanale PCH24TV. Na YouTube oraz bezpośrednio na stronie pch24.pl. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z cyklu Mówiąc Krótko. Z Panem Bogiem!